Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce przez ostatnie 5 lat, 4,5 roku, no to w zasadzie nie ma wolności słowa, nie ma dziennikarzy, nie ma żurnalistów, nie ma prawdziwych wolnych gazet. Jest tylko moskiewska prawda, no i warszawska Trybuna Ludu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Odwiedzasz reklamodawców? To pomaga. Piszesz swoje opinie, bardzo często odpowiem. No to, co się stało w Wuhan, i cała ta teoria, te podejrzenia, ta sprawa, skąd wyskoczył ten wirus, no to w zasadzie była przez miesiące likwidowana, niszczona, i eliminowana. Środki masowego przekazu wszyscy mówiły, że to jest niemożliwe. Nikt nikomu nie dawał szansy na w zasadzie rozpatrywanie tych spraw. No normalnie w wolnym kraju, no to różne opinie się spotykają, ludzie mają różne zdanie, no ale w zamordystycznym, jednopartyjnym opanowaniu środków masowego przekazu przez gazety, przez lewa. No to niestety to się skończyło. Żurnaliści, dziennikarze, no to mieli pilnować rządu, mieli pilnować państwa, mieli pilnować narodu, żeby naród nie został wykorzystywany przez urzędników, polityków. No a teraz to jest część po prostu tej maszynki komunistycznej, która niszczy. Jest elita rządząca, no i teraz finansowo to wszystkim pasuje. Środki masowego przekazu, włączając platformy społeczne, im to pasuje. Oni po prostu na tym zarabiają. No i wstyd. Okazuje się, że jest jeden wielki wstyd. Jeżeli prasa czy środki przekazu wyeliminowały tą możliwość, że to jednak ten wirus, modyfikowany wirus uciekł z laboratorium, to tylko dlatego, że to było przeciwko Trumpowi. To było przeciwko konserwatystom, którzy nie za bardzo wierzyli. No i do tego to było to, że Trump używał słowa chiński wirus. No a komuniści doszli do wniosku, że jeżeli ktoś używa słowo chiński, no to jest rasistą. No a jeżeli jest rasistą, no to wtedy nie można o tym mówić. No i trzeba w zasadzie upieprzyć taką informację. Także wolności słowa nie ma. Prasa, środki przekazu się wzięły w zasadzie za cenzurowanie. Wzięli się za likwidowanie wolności do wypowiedzi. No i nie pozwolili na to, żeby różne fakty, różne informacje, różne zdarzenia były pokazane. No, do tego bardzo dużo wielu antytrumpowców, antykonserwatystów, antyrepublikanów w świecie politycznym, w świecie kultury, w świecie socjalnym, oni po prostu zrobili sojusz pomiędzy sobą do zwalczania Trumpa, konserwatyzmu. Lewactwo poszło po linii partyjnej, no i jedyną opinią to mogło to być. Cokolwiek Trump podejrzewał, czy konserwatyści podejrzewali, chcieli rozwiązać zagadnienie, no bo tak się rozwiązuje zagadnienie, tak? No to po prostu skończyło się na tym, że banda kretynów, ekspertów wychodzili i mówili, że jesteśmy prawie pewni, tak, że jesteśmy prawie pewni, że to jest coś takiego. No to nie może być bardziej kretyńskie stwierdzenie niż być prawie pewnym bez pozwalania na zaistnienie czy na pokazanie innych faktów.
Oni się podniecali, i po prostu te wszystkie nagłówki w gazetach, no to nieustannie, no, nieustannie pokazywały się w taki sposób, teoria, czy wypuszczona teoria, że wirus pochodzi z laboratorium, znowu pokazuje nieudolność i brak kompetencji Trumpa. To ciągle była tylko walka polityczna. Na ta kwestia, skąd to się wzięło, no to nie tylko było kwestia otwarta, no ale to było wiadome, wszystko wskazuje, co się stało. No i teraz jedynym potwierdzeniem, no to może być z Chin, no ale niestety chiński komunistyczny rząd nic z tego nie zrobi. Mają swoje wiadomości, informacje, no ale to wszystko zostało zlikwidowane. Tam likwidowali lekarzy, dziennikarzy, pracowników, którzy tam naokoło pracowali. To było jedno wielkie uciszanie i cały ten wyciek informacji czy wirusa, no zostanie zatrzymany. W normalnych warunkach, no to jest tak zwana selekcja naturalna. No i jeżeli by była selekcja naturalna, no to część, co by umarła, to by umarli. Tyle tylko, że cały ten wirus, no to jest, to jest tak zwany gain of function. Gain of function, no to jest funkcje dodatkowe, czy uzyskanie funkcji dodatkowych. No o co to chodziło? No bo te przeskakiwanie z wirusa, z nietoperzy na człowieka, no to ludzie to zrobili. Ludzie zrobili, bo oni wykombinowali, lekarze są nienormalni i szukają jakiś podniet. Doktor Mengele też myślał, że robi coś prawidłowego, pomimo, że męczył dzieci dorosłych. No i tutaj ci lekarze też się sprawdzali w tych wirusach. To jest kontrowersyjna sytuacja wśród tych wszystkich wirologów. Wirusy są zmieniane, badane, ale one uciekają, no i część tych naukowców mówi, że to jest nieuniknione. No tyle tylko, że jeżeli w Ameryce 20 milionów ludzi straciło pracę, 500 tysięcy zmarło, no ja myślę, że zmarło dużo mniej. 60 tysięcy zawsze umiera na grypę, w tym roku nikt nie umarł na grypę, także to jest następna idiotyczna sprawa, te totalne zamknięcie, ale uciekały. SARS, no to też to jest wirus, też uciekał parę razy od 2003 roku. W 1977 roku też na świecie była taka globalna pandemia. Też ludzie wierzą, że to uciekło z laboratorium, gdzie było opracowywane w latach 1950. No ale nie wytłumaczy się chyba, skąd jest to źródło tego wirusa, dlatego że Beijing nie da raportu tysiącstronicowego, na którym wyjaśni. Oni tam niby są ekspertami od tych nietoperzy, no ale nie potrafią wyjaśnić, co się stało. No przecież to jest jakaś makabra, tak? To jest naukowa makabra. W każdej profesji, na każdym polu, czy prawnicy, czy lekarze, czy inżynierowie, ogólnie w nauce, architekci, to jest zawsze jest jakieś odchylenie zawodowe, no ale zawsze w tych zawodach ludzie wymieniają się obserwacjami. Jeżeli mają inny punkt widzenia, czy zrozumienia, czy wyliczenia, no to dochodzą do wniosku na podstawie wymiany zdań. A niestety prasa doprowadziła do tego, że oni tylko brali tych
naukowców, którzy przedstawiali punkt widzenia, który byłby skuteczny w zniszczeniu Trumpa, który byłby w zniszczeniu, w zlikwidowaniu tego pomarańczowego człowieka, jak oni to nazywają. Także obsesja lewaków i chęć uzyskania władzy po 4 latach kadencji Trumpa spowodowała, że selektywne wybiórcze pokazywanie fachowców od tylko jednej strony, no spowodowało to, co spowodowało, a wszyscy ci fachowcy, tak zwani fachowcy, no to nie wychodzili, tylko krzyczeli, tylko dlatego, że jeżeli Trump jest za tym, jeżeli konserwatyści są za tym, no to my jesteśmy przeciwko, no i prasa ich nieustannie pokazywała. Wstyd, taki sam wstyd z prasą to był z tymi aktami, z Steel aktami, które tam fabrykowali najróżniejsze kretyństwa, że kiedy Trump był w Moskwie, to spotykał się z prostytutkami i prostytutki strzały na niego gdzieś tam w hotelu w Moskwie. On jest za cwana gapa, zresztą każdy normalny jest cwana gapa, bo w Ameryce niestety wszyscy ci, którzy dochodzą do pewnego poziomu, mają tak zwane clearance, czyli takie oczyszczenie, gdzie tam sprawdzają ich pod względem przydatności czy niemożliwości, że zdradzą naród, no to oni wiedzą. W Moskwie w latach 50. Zbudowali Rosjanie ambasadę i w tej ambasadzie było tysiące najróżniejszych urządzeń podsłuchowych. Później sami zbudowali swoimi rękoma i pracownikami i betonem. Także, że Amerykanie wiedzą, co komuniści są w stanie zrobić. Dużo amerykańskich urzędników czy pracowników rządu było szantażowanych dlatego, że na przykład byli homoseksualistami czy lubili wypić. No to wszyscy to wiedzą. No i Trump na 1000% nie poszedłby do hotelu, gdzie mógłby być filmowany czy sfotografowany. No to jest po prostu tak kretyńskie i tak oczywiste dla normalnych ludzi, że aż nieprawdopodobne, że ktoś to wierzy. Ta sama sprawa z prasą, co nawalili, no to Hunter Biden. Hunter Biden i jego laptop, kretyn, który miał 50 tysięcy dolarów z firmy ukraińskiej, w której nic w zasadzie nie robi. No ale to Kwaśniewski też tam chyba dostaje 50 tysięcy miesięcznie, czy dostawał i też nic nie robił. No i ten komputer zostawił do naprawy, nie zapłacił za naprawę $75 czy tam $150. No i podpisał zobowiązanie czy oświadczenie, że jeżeli nie odbierze w ciągu 30 dni, no to komputer przechodzi na własność miejsca reparacji. No i też prasa w ogóle o tym nic nie mówi, a to wszystko pokazywało, że Biden przez ostatnie 50 lat działania w polityce, no to brał łapówki poprzez syna. Teraz rząd się trochę bierze za te przelewy bankowe, no ale wszystko jest uciszane, wszystko jest zamiatane pod dywan, no, ale prasa wolnej prasy nie ma. Jest moskiewska prawda w Ameryce, jest warszawska Trybuna Ludu w Ameryce, ale wolnej prasy już nie ma. Po prostu ci żurnaliści, dziennikarze zdziadzieli, zdegenerowali się. No i to jest wstyd dla zawodu dziennikarzy. Jedynie New York Post pokazuje te wszystkie sprawy, bo oni mają tam dostęp do tych e-maili, do tego wszystkiego. Czy Biden, czy jego syn zaskarża ich, czy reaguje? No nie reaguje, po prostu siedzi cicho, bo jeżeli by reagowali, to by zaczęło to być w sądzie. A tak to po prostu jest uciszane prawem jakimś takim naturalnym.
No i prasa nie pomaga, tak? Prasa jest po prostu ręka w rękę z komunistami. Jeżeli popatrzeć też na prasę, no to te UFO, tak? Niezidentyfikowane obiekty latające. No tak samo prasa dziwnie się zachowuje. Ogólnie Pentagon teraz już przestał to nazywać niezidentyfikowane obiekty latające, tylko zaczęli nazywać to niezidentyfikowany fenomen, latający fenomen. Prasa mogłaby się wziąć za to, też się w sumie nie bierze. New York Times pisał najróżniejsze głupoty, że fachowcy w tym dziale nie zaprzeczali istnieniu, czyli znaczy, że są jakieś przedmioty z przestrzeni. Zmieniło się. Ameryka ogólnie się zmieniła przez ostatnie 40 lat. No to była ten tak zwany marsz przez instytucje. Komuniści opanowali kompletnie szkolnictwo, opanowali prasę, środki masowego przekazu, politykę, wszystkie te ministerstwa. No i dziennikarstwo. Dziennikarstwo już teraz nie ma dziennikarstwa. Dziennikarze to szukają tytułów, gdzie jest klikanie na artykuły, gdzie jest ruch w interesie, gdzie ludzie tam spędzają 15 sekund przeczytając jakieś nagłówki, nie wnikając w to. Dlatego większość tych dziennikarzy, no to oni nie starają się dojść do prawdy. No taka była funkcja dziennikarzy, żeby doszli do prawdy, pokazali wszystkie strony zagadnienia. No a teraz no to jest w zasadzie tylko udowodnienie linii partyjnej, pokazanie, nawet jak rozmawiają z jakimiś świadkami, jakimiś ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, czy żeby napisać jakiś raport, no to dziennikarze chcą ukierunkować tego mówiącego tylko dlatego, żeby, a ten mówiący, czy składający swoje sprawozdanie, czy mający swoje zdanie na temat jakiegoś zdarzenia, on po prostu się wygina w ten sposób, żeby zadowolić dziennikarza, żeby dziennikarz użył jego wypowiedzi, a jego wypowiedzi są w sumie formowane przez dziennikarza. Tak, także jest to jedno wielkie oszukaństwo, to jest jedna wielka beczka gówna krowiego, a nie dziennikarstwo. No ale są takie czasy, no zobaczymy, co będzie 2022 w wyborach międzyprezydenckich, zobaczymy, co będzie w wyborach 2024 w wyborach prezydenckich. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już zmonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że oglądacie. Dziękuję, że piszecie. Dziękuję, że polecacie. Dziękuję, że oglądacie reklamy. Cieszę się, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, to jest normalne, to jest naturalne. Nie ma się co poddawać lewakom. Jakoś wygramy. Przekaz dla socjalistów. Głosowaliście na Bidena. Popatrzcie się, co on robi. Benzyna jest strasznie droga. Syn bandyta. Żydzi, Arabi się leją. W Ameryce COVID. Bezrobocie było 20 milionów. No wszystkie te rzeczy opowiadałem już wiele razy. Prasa została zdegenerowana już kompletnie za Bidena. Przez 4 lata walczyli z Trumpem, walczyli z konserwatystami. No ale to jest dno dna. Jednopartyjne lewactwo to zawsze doprowadza do dna i 5 metrów mułu. Zdrowia dla normalnych.